Cześć, siemka, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny meczyk z saszetkami kart routu Rosja. No i dzisiaj się złożyło akurat tak, że będziemy mieć mecz Polska kontra Rosja. Dlaczego akurat taki? Ano dlatego, że zwyciężył on w ankiecie. Eee, też Wam powiem, że zrobię, w opisie będziecie mieć nową ankietę, także możecie wziąć w niej udział i wybrać jaki meczyk ma być w następnym odcinku na... Dzisiaj Polska kontra Rosja. No Rosja to jest nasz odwieczny rywal jeżeli chodzi o taki aspekt historyczno-kulturowy. No zobaczymy czy Pol Polakom uda się pokonać Rosjan. Mamy 5 saszetek tyle ile to ma miejsce zazwyczaj. No i lecimy. Zobaczymy kto będzie tutaj lepszy. Mamy tutaj zasady tej gry, ale to nas nie interesuje. Chile. Węgry, Anglia, Sterling. I mamy, moi drodzy, pierwszego gola w tym meczu i zdobywa go Arek Milik. Piłkarz, który powoli wraca po ciężkiej kontuzji. Fajnie, że zdobył on tą bramkę. A więc mamy 1 do zera dla Polski. Fajnie się to zaczęło. Turcja karta specjalna. No i mamy naprawdę fajny meczyk, ponieważ. Alan Jagojevic game changer zdobywa gola na 1 do 1. Także mamy remis. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, bo po pierwszej saszetce mamy już 1 do 1, a zostały przecież 4 saszetki do otwarcia. Chorwacja, Francja, Portugalia, Szwecja, Brazylia i karta specjalna Chorwacja. Manzukić piłkarz Juventusu dalej mamy 1-1 ciekaw jestem ja, bardzo jak to się skończy na razie mamy Belgię Anglię znowu mamy Belgię Finlandia Turcja i karta specjalna Szwecja Guidetti na fansie no i dwie saszetki nadal 1-1 Nadal 1-1, a więc emocje są, bo kto zdobędzie gola, ten ma większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu. O proszę, tutaj mamy znowu te zasady, ale to nas znów nie interesuje. Hiszpania, Alba, Chile, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja i karta specjalna Hiszpania. Na ekspercie mamy Andresa i Iniestę. No i ostatnia już saszetka została do otwarcia. Zobaczymy jak to się zakończy. Czy Polska strzeli golaczy może zrobi to Rosja. Zobaczymy zaraz, a właściwie już teraz przechodzimy do otwarcia. Tutaj widzę znowu mamy te zasady gry. Często się trafiają. Na razie mamy piłkarza rodem z Holandii. Hiszpania. No i mamy gola. Niestety zdobywa go Rosja. Smolnikow na 2 do 1 dla gospodarzów mundialu. Brazylia, Australia. No i karta specjalna ostatnia. Czy Polska ten wynik wyrówna? No, niestety. Chociaż mamy Paulinio. Piłkarza, który grał w Polsce. W euks się w naszej ekstraklasie, ale to oczywiście nie jest Polak, także ten mecz się dobrze zaczął dla nas, bo prowadziliśmy 1 do 0 po golu Milika, no niestety przegraliśmy 2-1, no ale na pocieszenie powiem Wam, że Polska i Rosja raczej na mundialu ze sobą nie zagrają, mogą co najwyżej zagrać w meczu towarzyskim, a Mecz towarzyski to nie jest mecz o punkty, także przegrać w meczu towarzyskim z Rosją to nie jest powód do wstydu. Także to tyle na dziś. No i głosujcie, jaki mecz ma być w następnym odcinku. Cześć.